Hello, dzisiaj sobie pogadamy o czymś, nie będzie gównoburzy, co każdy pewnie myślał, że akurat będzie. Mianowicie pogadamy sobie o tym, że wielki plus dla ludzi, którzy ćwiczą i ogólnie taki motyw tutaj krakowski chciałem dać, bo zwlekam czasami swoje marne zwłoki rano, gdzieś tam na angielski, 8 coś wstaje, idę, 7 coś tam koło błoni i koło porku. Oj, zadyszka dostała, tyście. No i oczywiście są w Parku Jordania takie te standardowe przyrządy w formie, nie wiem, drążka, jakieś tam ławki. Generalnie głównie taka infrastruktura rurkowata, że są rurki, na nich się można podciągać, robić pompki i tak dalej. I wielki plus i szacun dla tych ludzi, którym wszystkim się chce. Idę na uczelnię rano, patrzę i idę jak zombie, po prostu ledwo tam gdzieś siedziałem do pierwszej w nocy, kspiłem, farmiłem jakieś itemy. I oni już napierdalają tam kurwa te podciągnięcia czy coś. To jest, dla mnie to jest niesamowite, naprawdę, że im się chce, więc dla nich wielki szacun. Swoją drogą ja też troszeczkę ćwiczę, może to się wydawać dziwne, ale całe życie swoje przetrenowałem. Teraz będzie taka wstawka, ale opowieść o tym, co ja kiedyś robiłem. Przez ćwierć życia ćwiczyłem karate, przez drugie ćwierć życia, nawet więcej niż ćwierć, pół życia grałem w kosza i teraz te ćwierć życia w zasadzie siedzę i gram w gry, ale cały czas pozostało we mnie taki nauk do tego, żeby uprawiać sport, więc często lubię sobie wyjść tam do Parku Jordana czy na miasteczko w Krakowie, pograć w kosza, bo uważam, że to jest coś fajnego i to jest coś, co mi trener też kiedyś mówił, że to są umiejętności, których ci nikt nie zabierze, to, że umiesz grać w kosza, że się nauczyłeś tego, że jesteś nie tam na jakimś poziomie trzeciej czy pierwszej ligi, tylko że jesteś w stanie z tymi innymi zimeczkami sobie iść, pójść, zagrać fajnie tą piłę, pokazywać, bo jednak jest różnica między kimś, kto wydaje mi się, że zagrał w kosza w sumie w życiu, nie wiem, może pograł z miesiąc, a kimś, kto trenował intensywnie parę lat. Jest różnica i ją widać zasadniczo, także polecam, ćwiczcie, chodźcie i na siłownię też zdarzało mi się sporo na siłownię chodzić. Także generalnie teraz są takie czasy, że się uprawia dużo sportu, że jest taki styl życia pędzący, wszyscy gdzieś zapierdalają, żeby szybko do roboty, tu cześć wyścig szczurów i tak dalej. I w tym wszystkim jeszcze się wypruła taka wizja, że człowiek idealny, że tam oprócz tego, że ma czas 12 godzin dziennie nakurwiać w pracy, tam papierkowa robota, gdzieś biuro, sami prawnicy oczywiście wszyscy są i mają robotę takie, że potrafią jeździć furami, nowymi Audicami, to jeszcze mają czas, żeby po 3 godziny spędzać na siłowni i wpierdalać tylko ryż z warzywami z patelni i zapijać to wszystko mineralną wodą z serca Zimbabwe, gdzieś tam, gdzie pełna minerałów woda wycieka. Tak naprawdę, jak spojrzycie w Almie są takie butelki, jest 20 zł za butelkę, czy troszkę mniej, w takiej wypasionej w ogóle, gdzieś to tam jest opis, jakaś tam woda z ujścia Nilu, czy gdzieś tam w ogóle tak najebana tymi witaminami, że jak to wypijecie, to kurwa po prostu wam włosy zaczną odrastać i będziecie mieć kurwa supermoce. Prawda jest taka, że pewnie gdzieś tam za rogiem siedzi za garażem pan Mirek z panem Mietkiem i nalewają prosto z kałuży tą wodę i się śmieją wam prosto w oczy. Mamy teraz taki styl życia, że wszyscy po prostu siedzą, są super wypaśni. Widzicie, się trochę ciuchy zmieniły, zresztą też muszę z pragi zaraz wyciągnąć i powiesić nowe. Także polecam uprawiać sport, także dzisiaj we vlogu nie ma gównoburzy, nie ma gdzieś tam narzekania na coś. Chociaż nie, jest jeden aspekt, bo sporo ludzi biega w Krakowie. Kraków, jakbyście zauważyli, to ono w zimie, wobec tego, że wszyscy palą w tych starych piecach, bo głównie tutaj jest taka zabudowa, wiesz, stare miasto, więc kamienice stare, chociaż w większości przypadków to już są te wkłady elektryczne, to nie zmienia faktu, że dalej wszyscy w tych starych piecach nakurwiają, co tam mogą, wpierdolili obiad, nie wiem, zostało w ciul papierków, wjebać to do pieca prosto, niech się kurwa hajcuje, a z tych kominów nakurwia ten czarny dym prosto na cały Kraków, w związku z czym jak jest zima i troszkę przymrozki, to nie jest piękna mgła nad Krakowiem, to jest jebany smog. Ale jak są ładne pogody czy coś, to te bieganie jest spoko, tylko nie rozumiem jednej rzeczy, nie rozumiem, nie? Jak widzę kogoś, kto jest, nie wiem, czy tam dziewczyny lubią dbać o figurę, spoko, luz, nie? Czy też, nie wiem, kolesi, którzy są, no mają jakąś tam lekką nadwagę i też nakurwiają te biegi, pocą się, spoko, zajebiście, dbasz o siebie. Ale jak widzę takich szczypiorów, takich kolesi, co mają 40 kilo ale to nie są, nie wiem, można ćwiczyć do maratonu. Ja nie mówię, że to jest złe czy coś, tylko ja tego po prostu nie rozumiem. I on biega, a chodzi mi głównie o taki typ kolesi, co właśnie oni chcą, nie wiem, nagle, oj, będę ćwiczył, nie? I w mniemaniu to jest tak, że oni chodzą na siłownię, na tej siłowni robią ni chuja nic, są, nie jestem jakimś zajebanym ekspertem, ale jak widzę takiego kolesia, bo to od razu czuję, że on przychodzi i nakurwia na wszystkie partie mięśniowe w ciągu 30 minut, jedno ćwiczenie, a dobra, zrobię teraz biceps, jeb, i tam bierze i macha. To nawet nie chodzi o to, że są jakieś małe ciężary, bo na siłowni, nie wiem czy wiecie, jest takie coś, że jak ktoś przyjdzie
jest niedoświadczony, to jak się zapytać, coś tam jest na wszystkich tych, zresztą siłownie zostawmy na osobny temat. I biega taki szczypior typowy i on kurwa potrafi godzinę biegać, Jezus, ale trening, coś tam. Jeżeli to ma być trening kondycyjny, spoko, jeżeli ćwiczysz do maratonu, spoko, takich znajomych też mam, czy tam sprint, czy, znaczy sprint też tam jest chyba trochę masy więcej, ale są ludzie, którzy chcą, nie wiem, o, być silnym, tam coś, jakąś masę zrobić, coś w tym guście i on idzie na siłownię i do tego, na przykład na siłowni jest 30 minut, max godzinę i on do tego dołącza, kurwa, godzinę trening biegowy. O co chodzi w ogóle, człowieku? Także wielki plus dla tych wszystkich, którzy tam biegają, zapierdalają, ćwiczą na błoniach, czy rolki, wrotki, cokolwiek. Kurczę, jakbym chciał takie lata, wiecie, gdzieś tam, nie wiem, które to były, 70, 60, co były te kluby takie wrotkowe, że się na wrotkach nakurwiało, było tylko dupno, kuladisko, dookoła się jeździło i była muzyka. No jak ja bym się na takie coś przeszedł, zajebioza! Także to chyba tyle na ten temat, jak się podobało, lajkujcie, subujcie. Dzisiaj bez gówno burzy, może następnym razem. Do zobaczenia, cześć, tak, mam się patrzeć raz na kamerę. Ciężko mi, bo tu z siebie widzę, a tu tej kamerę, tak, nie, może się nauczę, jakieś doświadczenie nabiorę. Yeah.